może wycinek, bo będzie na temat wycinarek. Mamy na przykład nóż do kopania rowów. Tutaj w tym modelu mamy płynny napęd hydrostatyczny. Mamy tutaj tą dodatkową funkcjonalność, którą jest gilotyna odcinająca. Kosiarka.pl, Piotr Adamek, dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiejszy wycinek, przepraszam, odcinek, może wycinek, bo będzie na temat wycinarek. Jak wiecie, kilka lat temu nie było trudnego wyboru, było jedna, dwie, trzy wycinarki na krzyż. Teraz tych wycinarek do darni od różnych dostawców jest cała masa. Ja tutaj skupię się na tych konkretnych czterech modelach. Dlaczego na tych czterech modelach? Ponieważ każdy z nich ma coś innego do zaoferowania. Każdy przedstawia inną półkę cenową. To ustawienie jest przypadkowe, chociaż może troszeczkę mniej przypadkowe z uwagi na cenę, bo chronologicznie te ceny idą od najniższej do najwyższej. Natomiast każda maszyna, abstrahując od tego, że cenę ma różną, nie znaczy, że niższa cena oznacza gorszą jakość. Po prostu każda maszyna ma coś innego do zaproponowania i na tych cechach poszczególnych maszyn się skupię. Mamy tutaj przedstawicieli marek z takich krajów jak Stany Zjednoczone, Irlandia Północna i Włochy. Zacznijmy sobie od Włochów. Bardzo popularny model wycinarki do darni czterokołowej. Ten konkretny model jest z napędem na tylną oś. Mała, lekka, zgrabna, kompaktowa. Wjedzie praktycznie wszędzie. To jest model marki Benassi. L390, jednostka dedykowana, wyprodukowana dla nas na silniku Brixa Vanguard z 3-letnią gwarancją na firmę, możliwością rozwinięcia do 4. Prezentowany model ma nóż o szerokości 39 cm. Możemy sobie również zamówić wersję z nożem 30, więc mamy do wyboru noże albo 30, albo 39. Lekka maszyna, około 80 kg wagi. Jak sobie spojrzymy tutaj z tyłu, model z napędem. Mamy tutaj po środku bieg neutralny, jedynkę i dwójkę. Głębokość skrawania mamy tutaj na poziomie do 3,5 cm. I tak jak pokazywałem, maszyna lekka, zgrabna, łatwo się nią manewruje. I tu mamy produkcję włoską. Ok, kolejna maszyna, zarówno druga jak i ostatnia, są produkcji irlandzkiej, dokładnie Irlandia Północna, marka Grantsman. Grubo ponad 30 lat na rynku, stosunkowo wąski asortyment produktowy, za to no, skupiają się głównie tutaj na jakości, jak widać produkty wizualnie i konsumencko nie porywają, natomiast są bardzo funkcjonalne. I tak, zasadniczo to urządzenie jest też z napędem, natomiast tutaj mamy przekładnię mechaniczną w kąpieli olejowej z jednym biegiem. Głębokość wycinania w tej maszynie mamy do 7 cm. No i tutaj zaczyna się cała magia, jeśli chodzi o ten model, ponieważ w tej maszynie standardowo mamy założony nóż, myśmy sobie tak wybrali, 45 cm, czyli taki popularny poziom szerokości roboczej. Natomiast co ciekawe, zarówno w tym modelu, jak i modelu ostatnim mamy możliwość regulacji szerokości roboczej poprzez wymianę tych noży. W modelu TMC26 możemy sobie co 5 cm regulować szerokość roboczą od 30 do 50 cm. W modelu TMC46 i 48, czyli tym co na końcu, od 30 do 60 cm. Kolejna ciekawa rzecz dotycząca tego modelu. Mamy szeroki wachlarz noży ostrzy uzupełniających funkcjonalność maszyny. I tak na przykład, ja tutaj wybrałem te akurat najpopularniejsze. Mamy na przykład nóż do kopania rowów. Zaletą tego noża jest, w odróżnieniu od standardowej koparki, jest to, że koparka zostawia nam urobek, który wyprowadzany jest ślimakiem na bok. Tutaj tego urobku nie ma. Ona wycina nam bardzo precyzyjnie na szerokości 10 albo 15 cm. Wycina nam rów, możemy sobie to potem łopatą delikatnie podnieść, włożyć przewód do nawadniania, ponownie zakryć, więc praktycznie nie ma śladu po wykopaniu rowu. Potem mamy już takie bardziej specjalistyczne noże, drenarski i drenarsko-rozluźniający. Tutaj zasadniczo chodzi o to, że w sytuacji, gdy na przykład mamy problemy z odprowadzaniem wody pod naszym trawnikiem,
ten nóż wprowadzi nam tutaj ten element pod ziemię. Też tutaj praktycznie żadnego śladu nie będzie widać poza takim bardzo precyzyjnym nacięciem pionowym i on nam stworzy taki kanalik pod ziemią, którymi to kanalikami im gęściej je zrobimy, tym lepiej tą wodę będzie odprowadzać. No i mamy go w wersji prostej albo takiej drenarskiej. On ma tutaj taką płetwę, że on nam tą glebę jeszcze pod spodem rozluźnia. Mamy też na przykład przystawkę do przeciągania przewodów, więc tutaj możemy sobie z tyłu założyć ten element, na który nawijamy bęben z jakimś kablem, przewody na przykład do montażu robotów kosiarek automatycznych. Ten nóż, tędy biegnie kabel i możemy sobie z tego urządzenia stworzyć co? Maszynę do przeciągania przewodów. Ok. Kolejna maszyna, znana marka, należy do grupy Briggs & Stratton. Bardzo szeroki asortyment produktów, począwszy od wertykulatorów, poprzez dosiewacze, siewniki, aeratory, wycinarki do darni, tak tutaj widzimy, karczownice, odkurzacze, ssawy naburtowe. Bardzo znana marka, sprawdzone produkty, doceniane przez profesjonalistów na całym świecie. To jest flagowy model ST181H. Szerokość roboczą przy tym modelu mamy 45,7 cm dokładnie. Bardzo wygodne rozwiązanie, jeśli chodzi o napęd, bo tutaj w tym modelu mamy płynny napęd hydrostatyczny, więc możemy sobie w sposób płynny regulować prędkość posuwu poprzez siłę docisku tej dźwigni w przód, ale też możemy użyć biegu wstecznego. Aha, zapomniałem dodać. W obydwu modelach, tym i w TMC26, mamy system tylnych kółek skrętnych. W TMC26 Grandsmanie to kółko obraca się o 360 stopni. W Pilim Goacie tutaj widzimy w zakresie tak 25-30 stopni w lewo i w prawo możemy to kółko obrócić. 45,7 do 6,5 cm głębokości roboczej. Duża, solidna, ciężka maszyna, więc bardzo dobrze, bardzo skutecznie będzie nam się wgryzać w darni. Doceniana zarówno w firmach usługowych, wypożyczalniach sprzętu, jak również w firmach, które zajmują się profesjonalnie wycinaniem trawy na plantacjach. I ostatni model, który chciałem pokazać, jeśli chodzi o asortyment marki Grandsman, to jest model już najwyższa półka, najbardziej rozwinięty, bo zasadniczo tutaj mamy wersję TMC48, ale rozbudowaną o tą tutaj przystawkę, którą jest gilotyna odcinająca. Zasadniczo funkcje, jeśli chodzi o możliwość zastosowania szerokiego wachlarzu tych opcjonalnych noży, jest zachowana, więc możemy tutaj tak samo te noże zastosować. Szerokość roboczą możemy sobie też regulować do 60 cm. Natomiast w tym modelu mamy tutaj tą dodatkową funkcjonalność, którą jest gilotyna odcinająca. Jak sobie spojrzymy tutaj z tyłu, tu mamy naszą gilotynę, no i tutaj całym systemem tutaj tych regulacji, tego grzebienia, możemy sobie bardzo precyzyjnie ustawić, co ile, co jaką odległość będzie nam automatycznie to urządzenie odcinało darń, więc ta maszyna jest, wydaje mi się, takim bardzo dobrym, bardzo ciekawym rozwiązaniem dla firm, które zajmują się profesjonalnie sianiem trawy na plantacjach. Nie mają na tyle funduszy, żeby zainwestować w takie profesjonalne harwestery i to jest takie urządzenie, które bardzo im ułatwi pracę, bo jakby wykonuje pracę za dwie osoby. Z jednej strony wycina darń, z drugiej strony odcina ją nam w takiej odległości, jaka nam odpowiada, więc nie potrzebujemy drugiego człowieka, żeby nam tą darń odcinał i za każdym razem musiał ją odmierzać. Dodam tylko, że ten model ma też system napędu na dwie osie, tak? Więc niezależnie przekazywany jest napęd na oś przednią i na oś tylną, więc czy na przykład myślimy w kategorii wycinania bardzo precyzyjnego jakichś odcinków trawy, nie wiem, na stadionach, na boiskach piłkarskich, to urządzenie zrobi nam, przeprowadzi nam ten proces bardzo precyzyjnie. Duża maszyna z dużym silnikiem, bardzo ciężka, solidna, jak widać, dosyć masywna, natomiast z odrobiną wprawy bez problemu sobie poradzimy z jej obsługą. Mam nadzieję, że tą prezentacją w jakimś stopniu przybliżyłem Wam temat wycinarek do darni. Starałem się pokazać modele od tych najprostszych, w najniższej półce cenowej, w granicach kilkunastu tysięcy, kończąc na modelach za kilkadziesiąt tysięcy. Jak widać, funkcje zastosowania różnych modeli
są różne. Każdy posiada jakąś inną funkcjonalność, która dla Was jako użytkowników końcowych może być akurat w danym momencie najbardziej odpowiednia. Moim dzisiejszym gościem były te oto cztery modele wycinarek do darni z takich krajów jak Włochy, Irlandia Północna i Stany Zjednoczone. Marka Benassi, marka Grantsman, marka Billy Goat. Ja się już będę żegnał. Jeżeli podobała Wam się ta prezentacja, łapy w górę, obiecuję dużo ciekawego materiału już niebawem. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam na nasz fanpage na Facebooku Prosat Centrum Maszyn Ogrodniczych. Czy ja, czy koledzy z serwisu postaram się odpowiedzieć na wszelkie nurtujące Was pytania. Bardzo chętnie doradzę. Pod tą prezentacją w opisie jest podany mój numer telefonu, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czy to dotyczące wycinarek do darni, czy szeroko pojętych urządzeń do pielęgnacji, zakładania ogrodów, czy też maszyn komunalnych, zapraszam do kontaktu kosiarka.pl. See you next time.